Siemano ludziska. Niedziela dopisuje. Gdzieś godzina 17 z grosikiem. Pokręcimy się wokół komina. Pozwiedzamy holenderskie wiochy. Przyczepiłem kamerkę sobie tam, czwóreczkę, z widokiem na licznik, tyle że nie mam jednej przejściówki. Taki mały kawałeczek mi brakuje i ona troszeczkę nisko teraz siedzi. Nie wiem, jak to wyjdzie, jak to będzie wyglądać, czy w ogóle będzie coś widać. Jak patrzyłem na podglądzie na telefonie, to coś tam widać, ale wolałbym, żeby wisiała wyżej. Powiem szczerze, już mnie męczą troszeczkę te nocki w pracy, a że pracuję w takim systemie, a nie innym, że przez pół roku mam nocki, no to tak nie do końca korzystnie wpływa na funkcjonowanie organizmu. I tak myślę sobie, żeby zrezygnować z tych nocek, o ile mi jeszcze umowę przedłużą, nie, bo to nie wiadomo, co to będzie, umowę mam do grudnia. Jak to będzie wyglądało? Jeżeli nie, no to nie, no to trudno, się pójdzie na UWW, roboty jest sporo. Trochę języka się liznęło, także tragedii nie będzie w znalezieniu roboty. Nie mówię tutaj o biurze pośrednictwa pracy, bo przerabiałem temat i dziękuję. To jest dobre tylko i wyłącznie na początek. Później trzeba już szukać sobie raczej pracy kontraktowej, a nie przez biura pośrednictwa, gdzie czeszą z pieniędzy potężnie. Także tam jedyną osobą, która się dorabia, to jest tylko i wyłącznie biuro pracy, a nie osoba pracująca w tym biurze. Także trzeba będzie zrezygnować z nocek, tak myślę. Tym bardziej, że trafiła się fuszka na soboty, także powiedzmy te 1600, co mam na podstawie przy 38 godzinach, plus soboty ekstra, mi to wystarczy. No wiadomo, każdy chciałby więcej, ale no nie ma tak kolorowo, na pewno nie w Holandii. Chyba że ktoś jest jakimś ZZPR-em, czyli na własnej działalności, dobrym fachowcem. No i warunek jeszcze, że ma tą robotę cały czas, bez żadnych przestoi, bo wiadomo, ZZPR nie pracuje, nie zarabia. W odróżnieniu do kontraktu. No. Mój bracik tak samo, razem pracujemy. Też właśnie wczoraj odpomniał, że pierdoli ten system. Poprosi kierownika, że chce robić na dniówkach. Tym bardziej, że on teraz się przygotowuje do walki. No, jest takim zaczynającym, początkującym, powiedział, zawodnikiem. Napierdala się w klatkach, jak na razie miał dwie walki. Teraz właśnie miał mieć trzecią w Anglii, ale odwołali galę ze względu, że znaczy z tego powodu, że gościu, który to organizował, organizator, nie umiał skompletować zawodników. No i jak to na amatorskich walkach, w pizdu, bombki poszły w chuj. Ale w przyszłym miesiącu bodajże będzie miał walkę tutaj w Holandii, w Eindhoven. Także zobaczymy, na razie przygotowania trwają. No i lepiej by mu było na dniówkach pracować niż zarywać nocki. Ewentualnie poszuka się innej roboty gdzieś na wózeczku widłowym, byłoby fajnie. Mam upatrzoną jedną firmę, ale wcześniej, rok temu, pracowałem właśnie przez biuro
i potrzebowałem pół roku mieć przerwy. Wiesz, po prostu tak mieli sobie zakontraktowane, że jeżeli Johnny pracował przez biuro, to musi pół roku mieć luzu albo robić w innej firmie, żeby starać się do tej firmy, gdzie planuje się w razie czego zakręcić. Także tak wygląda sytuacja. Ale jebie słońce po oczach. Temperatura to już jest tak, mamy 9 wrzesień i temperatura już taka raczej w dół, wiadomo, jesień nadchodzi. Także zakręty powolutku, bez zamykania pompki, bo może się źle skończyć. O, pojedziemy sobie na Amersfoort, gdzieś się samymi zadupiami. Mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia, także godzinka, półtora latania i muszę uciekać do domu. Pewne sprawy poogarniać. A okazało się, że chyba muszę dalej chaty szukać do wynajęcia. Z tego względu, że u tego maklera w Kerkdrill, gdzie składałem o nowe budownictwo, nową chatę, niby warunki spełniam, wszystko ładnie, pięknie, mieli dać znać 3 tygodnie temu prawie. Do chwili obecnej nie dostałem żadnej wiadomości, także choj, chyba z tego będzie. A z chatami nie jest tak kolorowo teraz, bo tak jak kiedyś mówiłem, rząd dużo mieszkań po prostu zabezpieczył na sobie na poczet przyjmowania emigrantów i bardzo dużo mieszkań jest wycofanych z rynku, nie jest dostępnych dla maklerów, także jest teraz mały problem z wynajęciem chaty, no ale szukamy dalej, co się w końcu trafi. Amersfoort w prawo. O, co to za małolatka, fajna sztuka. Dobra, ja w stary chuj jest to tam. Małolaty mi już nie w głowie. Wolę motocykle. Ogień, kurwa, ogień! Dajesz, kurwa! O! Chyba tu do szkody jest. Także motocykle te są fajne. Tutaj fajnego aksiona mają. O, siema ziomeczku, ziomeczyno. Kobieta jechała. No także, co mówiłem, o, tutaj mają fajnego aksiona, sklepik, dużo shitu, ale czasem można też różne ciekawe rzeczy kupić. Tak pół na pół powiem. Trochę chyni, trochę fajnych rzeczy. To właśnie. No, zamknięty, no niedziela, nie? Tanizna tam jest, także dużo rzeczy za małe pieniądze można kupić. Kościołek w Amersfoort. Ogólnie miejscowość też nawet fajna. Kurwa, rowerzyści. Za chwilkę wam pokażę, gdzie tu na moto naprawia. Oduczyłem się już jeżdżenia po kurwa garażowych Januszach. Tak jak w tamtym roku ze skrzynią biegów ponad 3000 zł i nie mam pewności, czy ja mam nowe części wsadzone, czy kurwa z ale drogo skrzynia jest zjebana. Także już podziękował takim Januszom.
tutaj zaraz po prawej, za kontenerami. O, zobaczymy, zajedziemy. Jest zamknięte, ale tak, żebyście sobie tylko luknęli. Van Doren Motoren. Tutaj tuna ma serwis. Także tutaj jak coś ktoś ma niedaleko, polecam. Ceny no nie są tanie, tak, Holandia. Ale robota dobrze zrobiona i przede wszystkim kurwa z gwarancją, nie? To wyjebiemy w prawo. Holandia. Fajny kraj, podoba mi się. Język jako tako ogarniam. Wiadomo, czasem się nie rozumie. Trzeba poprosić, żeby dany Johnny powtórzył, co kurwa ode mnie chce, ale raczej do przodu. Może zrobimy coś o zarobkach. Wiem, że tego dużo już w internecie jest, ale zawsze jakieś świeże informacje to nie jest głupi pomysł, tym bardziej, że co chwilę się zmienia. No to wam powiem tak, na co można liczyć pracując przez agencję na przykład, bo na tym się najpierw skupimy. Minimum 9,50 z grosikiem brutto. Oczywiście agencja może dać więcej, ale nie musi. Na przykład dla tej, dla której ja pracowałem jeszcze rok temu, no to widełki mieli spore. Zależy, do jakiej roboty mnie wysłali, czy na przykład to były pieczarki na pieczarkarni, chujowa robota jak z dupy, no ale cóż, no to tam było gdzieś właśnie to najniższe, 9,50. No, jeszcze powiem, jak co dla niektórych, ja miałem 10,51, przepraszam, 11,51 brutto. Polazłem gdzieś na budowę, no to miałem 13,50 brutto, także widełki są od tej minimalnej do, przynajmniej w tej firmie, której ja robiłem, do 13,5 euro brutto za godzinę pracy. Teraz na kontrakcie, no nie mam szału, ale robota jest bardziej stabilna, przynajmniej wiem, co robię, na którą do roboty i tak dalej. Tutaj na kontrakcie sprawa wygląda tak, że mam 12,38 brutto za każdą przepracowaną godzinę i kontrakt mam 38 godzin w tygodniu, także daje mi to jakieś 1600 euro netto do wypłaty miesięcznie, z czego wiadomo ubezpieczenie muszę sobie pokryć sam, to jest koszt jakieś 100, zależy kto sobie weźmie jakie, czy z dentystą, czy z rehabilitacjami i tak dalej. Ja mam coś tam 120 euro około. Także skurwysyny nie chcą więcej dawać. Ogólnie Holendrzy to są kurwa sklerusy, tak żeby było. Jak coś ma dać Holender, to kurwa trzy razy się zastanowi, czy się należy. Na przykład, jak to, jaka mentalność, nie wiem, co podać. O, wesele. W Polsce wesele wygląda tak, że idąc na wesele od pary, powiedzmy, trzeba w kopercie jebnąć, powiedzmy, 5 stówek, tak? No tak, kurwa, minimum te 5 stów trzeba położyć, żebyś tam parze młodej, kurwa, zwrócił ten interes, nie? Żeby coś tam co najlepsze wyszli. A w Holandii, Holender, czy on, kurwa, jest bogaty, czy nie, czy biedny, idąc na wesele, kurwa, 10, góra 20 euro dają. Tak.
10-20 euro. Dwie dychy to już jest kurwa maks. Jak jakiś wiatrak da w kopercie. Także mówię, bardzo kurwa żydowski naród. Liczą mu kurwa każde euro. Także my się akurat tutaj różnimy, bo bogaty Polak, na przykład szef jakiejś tam kurwa firmy, ogranicza się ewentualnie do kontroli tej firmy, kurwa przyjdzie, zobaczy co tam się dzieje, czego w chuja nie robią, czego tam nie rzeźbią, nie? I tyle, i spierdala odpoczywać. A w Holandii gość ma miliony na koncie, dokładnie mówię, miliony, bo znam takich Holendrów, dla takich robiłem. To zapierdalają po 8-10 godzin dalej w swojej firmie. Po chuj mają zatrudniać kogoś, płacić mu powiedzmy te 1600 euro kurwa najmniej, powiedzmy, jak kurwa sam może pracować i przyoszczędzić sobie 1600 euro. Chuj, że ma miliony na koncie, no ale oni całkiem inaczej myślą. Dobra, gdzie tu polecieć? Hausen. Nie mam bladego pojęcia. Hertogenbosch kierunek sobie zrobimy w swoje rejony. O, tu pojedziemy, jest jakaś stacja. Jedź. O kurwa, jeszcze mi fotę jebną. Pyk. No, dobra, sprawdzimy jak tam naładowanie baterii wygląda. Ewentualnie się zmieni. Jak tam w czwóreczce? Zero praktycznie, chuj. Zmieniamy. Dobra, co tam chciałem wam jeszcze powiedzieć. Holandia, piękny, ładny kraj, ale bardzo dużo przestępczości tu jest, szczelaniny, to co się dzieje w dużych miastach to jest masakra. Miasta typu Rotterdam, Amsterdam, no wiecznie, ktoś w łeb dostaje. O, widzicie, 0% praktycznie, chuj. Ale gdzie daleko patrzeć? Kto tutaj tak naprawdę broi? Nie Polacy, Polacy to tam siki Weroniki, jeżeli chodzi o jakieś tam kurwa gangsterzenie. Dupny problem to jest marokańska mafia. Marokanów tu jest bardzo, bardzo dużo. Z tego względu, że lata temu tam Holandia miała jakieś tam swoje kolonie. No i tak mają to, co mają. I to się nazywa mokromafia. Naprawdę niezbyt ciekawe typy. Daleko nie ma nawet gdzie szukać. Przytoczę wam przykład taki, że u mnie w Kerkdriel, za dupie, gdzie to tam kurwa do Amsterdamu, wiocha większa i tyle. Kurwa, gdzie jest ten woreczek na puste baterie? Aż kurwa posiałem. Fajki tu. 2 lata temu, 3, nie pamiętam już do końca. Dokładnie. Kurwa woreczek, czekajcie. Chuj, stracił się. Dobra, wybiemy tak. 2-3 lata temu była strzelanina właśnie tam na tych kempingach, gdzie ja sobie mieszkam w Kerkdriel. Jednego, to nie wiem czy on był Marokańcem, czy nie. W bądź razie ciemny gość, wiecie o co mi chodzi.
wyjeżdżał sobie z kempingów. Wtedy jeszcze była taka brama wjazdowa na chipa. Trzeba było mieć kartę, żeby wyjechać. I po prostu gość sobie wyjeżdżał. To było w Sylwestra, godzina 18. Po 18 parę minut. I podbiegło dwóch gości z kałasznikami i zrobili mu z dupy jesień średniowiecza. Jeden podbiegł na odległość może kilku metrów, zaczął napierdalać, wypróżnił chyba cały magazynek z KBKK i drugi poprawiał. Gość jeszcze przejechał kilometr, z tego co tam później pisało w wiadomościach w internecie, i umarł. No kurwa, nie dziwię się, bo jak wyłapał dwa magazynki, niech tam kilka kul go trafiło, bo tam 3/4 pewnie do celu nie doszło, ale no jakie szanse gość mógł mieć? Żadne, kurwa, nie? Także później wrzucę link z tej szczelaniny, to sobie zobaczycie. Tutaj też już trzeba wymienić. Okej. Baterie zmienione. W dwóch kamerkach, także na kolejną godzinkę mam nagrywania. Dobra, włączmy to. Klik. Troszkę do góry. No i leci. Jak leci, to my też możemy lecieć. Także mówię, później podeślę wam link do tej szczelaniny. Zobaczycie sobie, jak mokromafia rządzi w Holandii. I nic z tym nie umiem zrobić. Po prostu jest tyle Marokanów, że masakra. Mi się tu podoba, w bądź razie. Fakt, trochę czarno jest tej przestępczości. Bardzo dużo w porównaniu do Polski. I 90% to popełniają właśnie Holendrzy pochodzenia marokańskiego, tureckiego itd. itp. Siemano. Ale mijając to jest nawet fajnie. Coś idzie zaoszczędzić, jak się dobrze dysponuje pieniążkami. Co jeszcze ciekawego zauważyłem? Jak widzę polówkę albo golfa, 90% Marokanin albo inny tam ciemnoskóry obywatel Holandii. No, czasem i policja, nie? Bo bardzo dużo właśnie mają też policjanci tej golfów i innych popierdółek takich. Oczywiście tajniarki, nie? Zapierdala sobie po autostradzie, a nagle jeb ci kurwa kogutami zajebał z golfa. A to co? Policja. Także na te małe popierdółki trzeba uważać, bo albo ciapruch, albo pies. Piękny krajobraz, ładne są te drzewka. Dobra, panie, panowie, starczy mojego pierdolenia. Nie będę wam makaronu nawijał na uszy. Także ja kończę i do następnego.